pierwszy kwartał 2016 roku, myślę, że tutaj najważniejszym wydarzeniem wskazałbym otwarcie usługi RRM, czyli raportowania dla uczestników z rynku OTC. I tutaj udało nam się po pierwsze uruchomić tą usługę, a co ważniejsze, znaczną liczbę klientów z rynku pozagiełdowego do tej usługi zaprosić. Również jeżeli chodzi o zielone forwardy, forwardy bazujące na cenie OZE, pojawiają się pierwsze transakcje. Mamy nadzieję, że systematycznie ten rynek będzie się rozwijał. Myśmy go otworzyli jak gdyby w odpowiedzi na oczekiwania uczestników. On w pełni uzupełni wówczas portfel produktów na rynku OZE. Jeżeli chodzi o wolumeny na rynku energii elektrycznej i gazu, jeżeli popatrzymy na rynek gazu, odnotowujemy tutaj podobne wolumeny. Szczególnie cieszy bardzo duża aktywność na tych krótkich terminach na rynku dnia bieżącego i na rynku dnia następnego. Widać, że ten rynek służy uczestnikom tego rynku do bilansowania swoich pozycji, ale również aktywność na dłuższych terminach jest zadowalająca. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, jesteśmy tutaj lekko pod presją niepewności w dłuższym horyzoncie czasu. Tych elementów powodujących tą niepewność jest kilka, czy to cena węgla, czy to też wsparcie systemu OZE, nowe rozwiązania, jak również duża moc energetyki wiatrowej, która daje pewną niestabilność w systemie. Również aktywność na połączeniu polsko-litewskim daje tutaj pewien wolumen dodatkowej energii, jaki się pojawia. Myślę, że po wyjaśnieniu tej sytuacji to ryzyko w tym dłuższym okresie czasu zostanie zniwelowane i wówczas ta aktywność powróci.